No. Kup mieszkanie na osiedlu Kolorowy Wrocław. No. Drugi etap już... Widzisz, co Żydy reklamują? Kup mieszkanie na osiedlu Gocław, jak ludzie grosza nie mają. Nie mają co jeść. Ja jakbym miała kasę, to ja bym sobie na Gocławie kupiła, bo mi się podoba. No. Poza tym pamiętam, jak ja raz w życiu tylko ciężko chorowałam, miałam jakiś taki ciąg chorób dziecięcych i bardzo ciężko przechodziłam, słuchaj, koklusz. Taki bez, no, mnie. No. Jeszcze ospę. Nawet mam ślad po ospie, bo miałam tak. Ludzie nie mają grosza, a on mówi, kup sobie mieszkanie na osiedlu Gocław. I słuchaj, lekarz. To wiadomo, że co tysiączny może sobie kupić. Zalecił, żeby mama ze mną chodziła na spacery, no, właśnie na tym lotnisku sportowym. No. No i słuchaj, jakiś debil. Słuchaj, pamiętam, że to był czerwony ten. No ten, no, no szybowie, co? Dosłownie czerwony był. Mhm. Słuchaj, ten kredyt mam dosłownie, no słuchaj, nawet 2-3 metry nad głową. Mhm. No, jeszcze nie wiem, co to miało być. No. Sobie dziad zarobi na tej reklamie jakieś grosze, a co tysiączna osoba więcej, rzadziej sobie może kupić. No i sobie kupi mieszkanie. Kogo na to stać? Wcale nie musi. Ale Szydło powiedziała, że ludzi nie stać nawet kredyt wziąć. No bo nie stać. Nie stać. I teraz trzeba robić tak, że jest tak, mieszkanie plus, 500 plus i wszystko jest na plusie. No. Różne smaki 2,22, jedynie 2,22 i Hop Cola 8 litrów, różne rodzaje 6,99, tylko 6,99. Więcej na kaufland.pl. Reklama. Radio Tok FM. Także Makryna Mieczysławska, proszę Państwa, dzisiejszym tematem dnia. Parada tłustych bab przez Warszawę. Także słuchaj, będziesz oglądała w internecie, jak się zapłacę 10 zł do WWW. Rosyjski minister sportu spodziewa się kary od UEFA za zachowanie maski wywalane przez rosyjskich kibiców. Północną kibice odliczają już godziny do tego spotkania. Eksplozja bomby na lotnisku w Szanghaju. 3 osoby zostały ranne. Komisja dyscyplinarna UEFA zajmie się wczorajszymi starciami kibiców z Rosji i Anglii w Marsylii. Osoby członków reprezentacji rosyjskich kibice przedali się do sektorów, w których siedzieli fani przeciwnej drużyny i zaatakowali ich. Potem zamieszki przeniosły się na ulicę Marsylii. W sumie rannych zostało 35 osób. Rosyjski minister sportu Witalij Mutko spodziewa się kary na Czarnokarskiej Federacji Jednego za zachowanie kibiców. Każdy człowiek o sobie tak samo myśli. I teraz tutaj dopiero jest ta tolerancja, że nawet proszę Ciebie, słuchacze naszego radia Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Dla Białoczerwonych to pierwsze spotkanie na turnieju we Francji. Występ na Euro to dla nas wielka sprawa, mówi Kamil Blik. Są to kobiety w reprezentacji, też nie oszukujmy się, że nasza reprezentacja ma jakieś wielkie bogactwo, jeśli chodzi o mistrzostwa. To tutaj musi być dekoracja. Jest to nasz trzeci występ, więc na pewno... Także najlepszą dekoracją, najwłaściwszą dnia dzisiejszego jest cała ta nasza Makryna Mieczysławska. Jak Państwo nie wiedzieli, to Państwo się dowiedzieli, że coś takiego było wielkiego, że coś takiego było do zauważenia i oczywiście przez Warszawę. Także zapraszamy, jak Państwo będziecie oglądać w internecie, to najciekawsze, jak ta parada przez Wisłę. Przez Wisłę. I tam biegły ta cyganka, matka i córka i tak machały strasznie, a niosły jakąś zabawkę. Też tak ukradły z supermarketu i takie zadowolone były, no i one mówiły, módlcie się do policji, nie padajcie do Wisły, patrzcie się, żeby jaja nie skisły. No i te cyganki przeleciały, proszę pani. Nie, tak właściwie to równo szły, bo ten wóz to dość szybko przyjechał po tym moście Śląsko-Dąbrowskim. Także rewelacja, proszę pani. Zapraszamy, w internecie ludzie ponagrywali. Te miasta są troszkę skomplikowane, trzeba też w pograniczonym czasie wiedzieć, gdzie co ciekawego zobaczyć, jak poruszać się jednak w całkiem dużej temperaturze. Bobrowski wspomina też o barierze językowej, bo Francuzi często nie znają angielskiego, a Polacy francuskiego. Tymczasem Lazurowe Wybrzeże to nie tylko kurorty, plaże i łagodny klimat. Winnice i okolicy nie brak śladów bytności słynnych Polaków. I tak w centrum znajduje się kamienica, w której mieszka Maria Konopnicka. Niedaleko mieszkał Mrożek. Do dzisiaj jest na domofonie tabliczka z jego nazwiskiem. Wystarczy pojechać nieco dalej do Wisły. Nawet nie ma morza. Tu nawet nie ma morza. Z licei
jest tłusta baba, ma kryna Mieczysławska i nawet, słuchasz, proszę Państwa, jest obok niej krówka, nasza Maja, krówka Malina, przyzwoitka. I ona mówi, proszę Państwa, proszę mi czci nie oddawać, jestem skromną krówką, nie życzę sobie, żeby ktoś mi tu przede mną kłaniał się, bo te durne baby mogerowe, to one tutaj zobaczą coś ze złota, to zaraz myśli, że to. I kłania się, i klęka, i czołowitność, i uprawianie. Po co to? Na co to? Komu to w ogóle potrzebne? Także proszę, dziękujemy za głos w Radiu Tok FM. Opisuje zdarzenie z początku maja, kiedy policja tak, tak, już jestem, już dopiero co przyszłam. A dziękujemy Ci, kochanie, za to, że dopiero co przyszłaś. Dziękujemy za Twoją obecność. Sorry! Ona, proszę Państwa, no, będzie o Londynie nam dzisiaj opowiadała. Co tam ciekawe? Wybuch, do którego doszło w pobliżu stanowisk odprawy biletowej, nie spowodował większych zakłóceń w pracy portu. Incydent wyjaśniają już chińskie służby. W informacjach na koniec kolejny sondaż na niespełna 2 tygodnie przed referendum w sprawie przyszłości Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Tym razem górą są w nim zwolennicy pozostania Londynu we wspólnocie. Z badania ośrodka opinii no, dla tygodnika także Londyn może, że dalsze członkostwo w Unii popiera 44% pytanych, przeciwnego zdania jest 42%, ale aż 14% nie wie jeszcze, którą z opcji poprze w referendum. Ostatnie sondaże wskazywały tymczasem na rosnącą liczbę zwolenników Brexitu. Także może, badania, które opublikował wczoraj Independent, za wyjściem Zjednoczonego Królestwa jest 55% respondentów. Pozostania w Unii chciało 45%. Pogoda. Na niebie chmury i słońce na zmianę, do tego dość chłodno. W Trójmieście 17 stopni, w Białymstoku 18, w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Kielcach, Krakowie i Katowicach 20, w Szczecinie 21, w Poznaniu i Wrocławiu 22. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A więc widzę. Jak na jesień, jak na wiosnę. 12 stopni. 12 stopni. Twój problem, moja sprawa. Także proszę Państwa, dzisiaj bardzo dużo będzie na temat parady. O, jak dużo, w internecie, niech Państwo wejdą. O, jakie ciekawe, och, jak ja to lubię. W moim programie nawiązuje do historii z całej Polski, bo mówię o tematach, które między innymi Państwo w mailach do mnie zgłaszacie. Dzisiaj będzie między innymi o wschodniej granicy, historia z maila właśnie, maila, który do mnie dotarł na adres problem@tok.fm. A opowie o tym pan Leszek, Białorusi na polskich korzeniach, który mieszka w Grodnie, ale często przyjeżdża do Polski. Najpierw jednak zupełnie inny temat, mianowicie temat z maila od słuchacza, historia hałaśliwego sąsiada, który non-stop, można powiedzieć, zakłóca spokój ludzi, którzy są tuż obok. Twój problem, moja sprawa. Studio Tok FM w Poznaniu, tam moim gościem jest pan Marek. Pan Marek, słuchacz Tok FM, który do mnie napisał w sprawie tak naprawdę hałasu. Ja o hałasie na naszej antenie wielokrotnie mówiłam. Wiemy o tym, że ta walka z hałasem jest trudna. W pana przypadku, jak się okazuje, szczególnie, bo to jest historia, która może dotyczyć tak naprawdę każdego z nas. Witam pana, panie Marku, zacznijmy. Co to za historia? Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zaczęło się to na przełomie 2011 i 2012 roku, kiedy nasz sąsiad, po prostu umarło mu się i połówka bliźniaka została sprzedana nowemu właścicielowi. Nowy właściciel rozpoczął prace remontowe w tej połówce bliźniaka od lutego 2012 roku. Dostał zezwolenie na to, żeby zmienić zewnętrzną elewację. Zresztą my tam nie mieliśmy nic przeciwko temu, bo widzieliśmy, że człowiek raczej jest taki rozsądny i sądziliśmy, że to się bardzo szybko skończy i szybko załatwi sprawę. Niestety ten remont trwał do listopada 2012 roku i rozpoczął się w lutym 2013 roku i było cały czas właściwie były wiercenia. Ja akurat mam biuro rachunkowe w tym naszej połówce bliźniaka, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jak to wyglądało. Był to przerażający hałas, całe stoły nam drgały, ale stwierdziliśmy, że jeszcze wytrzymamy. W miesiącu kwietniu, już po rozliczeniu rocznym jak gdyby osób fizycznych, stwierdziliśmy, że musimy z panem porozmawiać i poprosić go, żeby on jakoś sprężył się i zrobił szybciej ten remont. Pan powiedział, że on nie ma środków na to, żeby tak szybko robić. Poza tym
technologicznie musi jakoś przedłużać ten remont, nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. No i on może to robić, bo on ma prawo do tego, żeby taki remont robić w godzinach od 6 do 22 i hałasować. Hałas był przerażający, naprawdę. W związku z tym, że no, pan nam odmówił jak gdyby współpracy, poszliśmy na policję, a policja nam powiedziała, że niestety oni nie wchodzą w takie tematy, dlatego że jeżeli pan robi ten remont w godzinach od 6 do 22, gdzie nie obowiązuje cisza nocna, wtedy nie ma jak gdyby żadnego problemu i on może to robić. Następnym jak gdyby miejscem, gdzie się udaliśmy, bo chcieliśmy po prostu sprawdzić, jaki jest hałas, jakie są wibracje, to była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, gdzie jednym z zadań jak gdyby tej stacji jest badanie poziomu hałasu w miejscu pracy. Niestety oni nam też odmówili, dlatego że oni stwierdzili, że remont to jest okres przejściowy, który kiedyś minie. Następnym jak gdyby taką instytucją to był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który no, stwierdził zupełnie to samo. No i właściwie nie pozostało nam nic innego, jak pójść z tym tematem do Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Bo pan jeszcze stwierdził w międzyczasie, jak rozmawiał z nami, że on ma wszystko legalnie zrobione. Okazało się, że jednak tak do końca legalnie nie było to robione. Robi remonty. I okazało się, że ciągle po prostu stają ściany, które no, stoły, nie były w porządku zgłoszone. Ale przy okazji oczywiście doń znalazł. Przepraszam, że się tak denerwuję, ale jak sama mówisz o tym, to po prostu cały się często. To, co się tam no właśnie, czytając tego pana maila, też miałam takie odczucia, że pod wpływem dużych emocji pan to do mnie napisał. Natomiast no, też to było dla mnie zaskakujące, że przyszła kontrola, tak, do tej jednej połówki bliźniaka i zapukała też do was. Zapukała też do nas. Po prostu się pytała, dlaczego my tutaj jakoś reagujemy, a my mówimy, że nasz dom w całym części, nasza połówka bliźniaka i mieliśmy wrażenie, że idą spękania po prostu. I zablokowana cała ulica, że nawet 158 ale oni chodzili, nie, ten, 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 że trzymamy taką książkę kontroli budynków, bo każdy, nie tam na jak gdyby, każda osoba, która ma własny dom, powinna raz na 5 lat kontrolować budynek, czy tam wszystko działa. Oczywiście no, nie mieliśmy tej książki, więc temat jak gdyby się zamknął. Na pytanie, czy pan nie widzi, pan z Inspekcji Nadzoru Budowlanego, że sąsiad podniósł sobie dach, dlatego że zrobił elewację przednią, dlatego że robił ocieplenie, on mówi, że on nic nie widzi. No i skończyła się kontrola. Kroki odwetowe sąsiada były takie, że doniósł na nas, że mamy za niski komin i że to nas poprzedni właściciel wsadził na minę, bo okazało się, że jedna z części budynków nie miała zezwolenia na to, żeby została postawiona. No i w tym 2013 roku jak gdyby już był spokój cały rok. Prace znowu rozpoczęły się w 2014, ale wtedy już nie rozmawialiśmy z naszym sąsiadem, tylko przyszedł taki pan do nas i zapytał się, kiedy my ewentualnie wyjeżdżamy na wakacje, bo wtedy może by zrobili jeszcze jakieś takie większe wiercenia. No i powiedzieliśmy mu, że 10 dni w czerwcu i później w sierpniu. W tym czerwcu byliśmy daleko koło Poznania, ja dojeżdżałem codziennie właściwie do pracy i codziennie były te wiercenia i to było wszystko okej. Okay. Ale wiercenia, które zaczęły się w sierpniu, skończyły się w listopadzie 2014 roku. W 2015 roku też były wiercenia, one nie były codziennie, ale generalnie remont przeważnie trwa około 9 miesięcy w ciągu roku i jest to robione taką metodą gospodarczą. Teraz w 2016 roku po prostu już nie wytrzymaliśmy tego wszystkiego i napisałem do pani ten list, ale jeszcze w międzyczasie była taka sytuacja, że nie wiem, czy to powinienem mówić, ale jak już wszystko mówimy, to wszystko mówimy. Jak zaczęły się wiercenia, bo prawdopodobnie pan skuwał kolejne jakieś elementy w swoim domu, my już nie wytrzymaliśmy, wrzeszczeliśmy na niego i po prostu to jest coś takiego, że tego się po prostu fizycznie nie da wytrzymać. To jest tak jak broń jakaś, gdzie człowiek wchodzi w rezonans razem z młotem pneumatycznym. I nawet zrobiliśmy coś takiego, że mieliśmy pośniki i krzyczeliśmy, panie, skończ pan remont, panie, skończ pan remont. A ty nie rozumiesz, 25 kwietnia wieśliśmy plakat w oknie, panie, nazwisko,
I trzeba być przygotowanym na wszystko. A więc wszystko musi być obgadane. Na drugi dzień była policja u nas, która nas poinformowała o tym, że Janek Maciej Witek mówił o tej nagórze, że ona pracuje w administracji. Może i on do niej nie chce, ale to nie sprawa. Czyli okazało się, że on jest bardzo wrażliwy, żeby to powiedzieć, bo będzie miał grechę. Różne rzeczy. No nie wiem. Jeżeli on jest taki mocny i potrafi nas zniszczyć przez 5 lat, to chyba taki drobny plakacik nie powinien usprawiać żadnego kłopotu. Ponadto pisaliśmy do Wigilii SMS-a, żeby po prostu przyjechał z siekierą i nas zabił, bo my nie dotrzymujemy już tego Hamasu. Ja trafiłem do 29, po prostu ja nie chciałem tego robić, ale już nie leki takie zwykłe, uspokajające mi nie wystarczały. Ja tego nie wymyśliłam, to wymyślał Mikołaj Rejn. Bo jakimkolwiek hałasie obok, wpadałem w taki rezonans, że się cały telepałem i takie zwykłe leki już mi zupełnie nie pomagały. 29 marca trafiłem do psychiatry, dostałem leki, ale one też nie pomagają. One po prostu mnie ogłupiają. I praktycznie praca w biurze w godzinach od godziny 8 do 16, jeżeli jakikolwiek są tam pracy, jest niemożliwa. Na to co zakonnica oferuje? Ale rozumiem, że to jest wasz bliźniak, pan wasz. Nasza własność. Ostatnią osobą, do której trafiłem, to był prokurator. I to akurat byłem w tym tygodniu, w poniedziałek. Akurat pani taka dosyć sympatyczna mnie przyjęła, bo był dyżur. I powiedziała mi coś, no czy ale jeszcze może wróćmy do tej policji. Jak policja przyjechała, to powiedziała, że my mamy też prawo na niego donosić. A wiesz dlaczego? Dlatego, że jest taki artykuł 51 Kodeksu Wykroczeń, gdzie generalnie jak się zakłóca spokój, bez względu na to, czy jest to godzina 6 rano, czy 12 w południe, czy 24, to po prostu można wzywać policję. Bo nikt nie ma prawa zakłócać komuś innemu spokoju. I dwa razy wezwaliśmy tą policję. Właściwie po drugim razie, po raz pierwszy od wielu lat się rozpłakałem, bo stwierdziłem, że my nie mamy szans w ogóle z nim wygrać. Dlatego, że w momencie, kiedy nadjeżdża samochód policyjny, prace zupełnie cichną. Nie, nic się nie dzieje. I właściwie tutaj nic nie można zrobić. I wtedy zdecydowałem się iść do prokuratora, ale pani prokurator powiedziała mi, że są jakieś przepisy, ale one dopiero weszły w styczniu tego roku. I to właśnie dotyczy głównie czyścicieli budynków. Czy ten paragraf akurat mnie dotyczy, to ja nie wiem, dlatego że ja mam tam biuro. A czy pan ma takie odczucia, że ten człowiek dąży do tego, żebyście się stamtąd po prostu wyprowadzili? Powiem pani, że różnie myślę. Właściwie dopiero teraz o tym zacząłem myśleć, bo coraz bardziej być może jest coś w tym. W każdym razie sprawa jest tak dziwna i dla mnie niewyobrażalna, żeby coś takiego mogło zaistnieć, bo czytałem na forach internetowych i ludzie pisali, że na przykład w Niemczech jest taki jakiś przepis, że jeżeli komuś się nie podoba, że facet robi, czy ktoś robi remont, to po prostu sąd mu wyznacza termin 2 miesiące, jeżeli on się nie mieści, to jest koniec tematu. A u nas nie ma czasu, nie ma takiej osoby, która by powiedziała, słuchaj, musisz zrobić remont w ciągu takiego i takiego czasu. Ten remont może trwać latami. A to jest dom przecież 150 metrów kwadratowych. No co tam można zrobić? No właśnie, ja się zastanawiam, co tam można przez tak długi czas remontować? No, co tam można zrobić? Proszę państwa, historia naszego słuchacza pokazuje, że problem za ścianą może być naprawdę duży. Czy jest sposób na taki hałas? Mikołaj Kirpluk z Ligi do Walki z Hałasem napisał mi, że jest artykuł 144 Kodeksu Cywilnego. 144, i cicho babo. Artykułu można iść 144. Do sądu i dochodzić swoich racji. Tyle tylko, można, ale że jak proces mówisz, że w sądzie niejednokrotnie trwa bardzo długo. O hałasie będę rozmawiać także z moimi gośćmi już za kilka chwil, a na razie skrót informacji Radia Tok FM. Także proszę państwa, oczywiście, że zanim te wiadomości tu nadejdą, moja sprawa. Miliony reklam, bo rzecz musi sobie zarobić na reklamach, proszę państwa, on się cieszy. A jeszcze potem mi na menedżerze wykaże, że ktoś zarabia na reklamie, a u mnie w tych moich filmach ta jego reklama jest. I co wtedy? No to czyli ja mówię,
mogę komentarz napisać do jakiegoś chciwego dziada, który może rościć, roszczenie wysłać, rozumieć. I wtedy internet jak zwykle mówi, nic tam się takiego nie stało, nic nie będzie, to nie ma wpływu na opinię złą, proszę poczekać, albo się odwołać. Jeżeli państwo jesteście pewni, że wy macie prawo, no to bez sensu. Dlaczego? Dlatego, że to rzutuje na ciebie, ty będziesz się odwoływała. Tylko się przy twoim, wiesz, gdzieś na nazwisku znajdzie jakaś, wiesz, notka. I będą się dokładnie przyglądać i będą, tak jak zachowują się Polacy. Jak się zachowują Polacy w tramwaju? Jeden na drugiego gapi się, a jak trafisz na pijaka i na niego jeszcze się spojrzysz, no to koniec, tam już koło ciebie będzie ciebie zaczepiał i będzie się tobą interesował. Tak samo to YouTube się interesuje, wiesz. Czyli jak to Żyd z Jezusa, czemu oni go zabili? Bo z igły zrobili widły i tak. Jezus, jak to był Rzym dominował, a Palestyna była pod zaborem Rzymu. No to Jezus okazał się buntownikiem. No a tak. Więc polityka, no bo skoro tak. Tłumy, oczywiście, burzy... Więc oni likwidowali polityka tak de facto. Jakiegoś przywódcę religijnego, który zagrażał ich interesom. Tak naprawdę o to chodziło, nic innego. O różne rzeczy i po prostu takie drobnostki, co diabeł zagłusza, to były drobnostki, a że nawet rozmawiał z Magdaleną, to już podejrzane, że wspiera jakieś lesbijki, jakieś prostytutki, najstarszy zawód świata. Magdalenę, słuchaj, przecież deprecjonowano, to ma bogata, słuchaj, przedsiębiorczyni, kupcowa. No, jadał z pijakami, z grzesznikami, że Jezus ludzi miał zarówno podczas gdy sami Żydzi zaczęli się dzielić, bo przy tym przeszkadza, widzisz? Ludzie po prostu dzielili się potem, a Jezus tego nie lubił. Jezus nienawidził podziałów, siadał z pijakami, siadał z celnikami, siadał z grzesznikami i potem mu to wytknęli, bo myśleli, że już są prawi. A to przecież to tylko świadczyło o sprawiedliwości Jezusa. Nikt, żaden sąd ówczesny tej sprawiedliwości nie zauważył, bo to wszystko było szemrane. No, tak jak tu Najgańskiej mówi Babsztyl, że w sądach są sami Żydzi wszędzie. Oczywiście, że tak. No. To jeżeli ja powiem, żeby Janek Witek modlił się, żebyśmy nie oddali mieszkania Żydowi, to jakby sąd zarazował. Do skutki wczorajszej awantury w Nicei między lokalnymi kibicami, a kibicami z Polski i innymi. Ale ja tylko cytowałam. Dzisiejszy mecz obu reprezentacji. Strzały w nocnym klubie dla gajów w Orlando na Florydzie. Napastnik zabarykadował się w środku, biorąc znajdujących się tam ludzi jako zakładników. Lokalne media informują, że blisko 20 osób zostało rannych. Dziś wchodzi w życie ustawa o darmowych lekach dla seniorów. Wykaz medykamentów dostępnych bezpłatnie ma być ustalony do września. Więcej informacji o 13:00. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. No dobrze, w razie życzę zaświadczenia wszystkie o tym, o tamtym już. Będziemy już walczyć. Także proszę Państwa, o hałasie dzisiaj. Makryna Mieczysławska, wrzask. Twój problem. Wrzask. Makryna Mieczysławska. Parada, krzyk. Anna Gmitarek-Zabłocka, witam Państwa ponownie w tym miejscami, może trochę chłodnym dniu, ale ja wracam do tematu z maila od Państwa, maila, którego dostałam na adres problem@tok.fm. Mail w sprawie hałasu. Przypomnę, nasz słuchacz ma pół bliźniaka, w którym prowadzi biuro rachunkowe i od kilku już lat osoba, która ma drugą połowę domu, prowadzi bardzo uciążliwy, stały remont. Wiercenie, młoty udarowe, stukanie, pukanie, tego typu odgłosy są tam na porządku dziennym i są bardzo, bardzo uciążliwe. W tej chwili też o hałasie właśnie z moimi gośćmi. Twój problem, moja sprawa. W Warszawie są ze mną pan Krzysztof Gołębiewski, zastępca naczelnika Wydziału Inspekcji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. Oraz pan Arkadiusz Chełstowski z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, również w Warszawie. Dzień dobry Panie Arkadiuszu. Dzień dobry, witam Państwa. Będziemy rozmawiać o hałasie między innymi, to nasz główny temat dzisiejszego spotkania. Zacznijmy od tematu uciążliwego sąsiada po mailu, po historii, którą opisał mi jeden ze
ze słuchaczy, który nie może sobie poradzić z sąsiadem. Mianowicie, słuchacz nasz ma pół bliźniaka. W drugiej połowie ktoś prowadzi działalność gospodarczą albo się do niej przymierza, ale trwa to już bardzo długo, bo od 2012 roku. Non-stop w ciągu dnia są młoty udarowe, wiertarki, wkrętarki i tak dalej. Tak jak powiedziałam, trwa to nieprzerwanie, praktycznie cały rok, z wyłączeniem może tych miesięcy, kiedy temperatura jest zdecydowanie poniżej zera. No i słuchacz pisze tak: wydaje mi się, że byliśmy już prawie wszędzie i właściwie nie ma nikogo, kto mógłby nam pomóc. Panie Arkadiuszu, zacznijmy od pana, bo wiem, że sanepid przynajmniej do tej pory zajmował się problematyką hałasu, jeśli chodzi o hałas w domach, w mieszkaniach. No i właśnie, jest pomoc dla takich ludzi, czy też nie ma? Powiem tak, była pomoc, a właściwie do marca 2015 roku zajmowaliśmy się hałasem wewnątrz budynków, co prawda bardziej od urządzeń i instalacji zamontowanych na trwale w budynku typu bramy garażowe, windy, klimatyzatory, które hałasowały, i tam dosyć skutecznie interweniowaliśmy, poprowadziliśmy postępowanie w stosunku do osób winnych. Natomiast wyrok sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego z marca 2015 roku spowodował, że musieliśmy się z tego wycofać. Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku orzekł, że no nie mamy kompetencji do prawidłowego postępowania w tej dziedzinie. Czyli i wskazał, że, tak, że taką instytucją jest inspektor, ale nadzoru budowlanego. Ale to biuro, więc żeby tam ktoś mieszkał, to by człowiek nie mógł wytrzymać. Ale oni jak mają biuro, to już nie mogą wytrzymać. Jakie to musi być, które do państwa trafiają w sprawie hałasu właśnie, jest dużo. Pan wspomniał o tych windach, bo chyba windy to jest główny problem, zwłaszcza w blokach. Windy, aczkolwiek bardziej klimatyzatory, bo wiadomo, że każdy sklep spożywczy posiada jakieś urządzenia chłodnicze, klimatyzatory, szafy chłodnicze, chłodnie, i one głównie nam przysparzały największą ilość interwencji. I tych interwencji było najwięcej, tych pomiarów. Wind też, ale nie każdy blok ma windę, nie każdy hałasuje. Bardziej klimatyzatory, urządzenia typu pompa ciepła, bramy garażowe, nawet w nowych budynkach. Tych interwencji no, było, zwłaszcza w Warszawie, jako miasto, dużo. Wszystkie te interwencje od chwili obecnej przekazujemy do nadzoru budowlanego. I interweniujących też. A wcześniej mogliście karać? Tak, mogliśmy prowadzić postępowanie, nakładaliśmy obowiązki, czas na poprawę tej sytuacji. Natomiast ten wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego spowodował, że musieliśmy się z tego wycofać. Po prostu zakwestionowano nasze prawne podstawy prowadzenia takiego postępowania, więc jeszcze raz powtarzam, nadzór budowlany, jak najbardziej takie interwencje dotyczące wind, bram garażowych, wszelkich instalacji w budynku hałasujących, możemy przekazać. To jest tak, że wy w ogóle w tej chwili tematem hałasu się nie zajmujecie? Zostaliśmy póki co odcięci od tego tematu poprzez brak przepisu prawnego, który no, sąd nam wskazał, że no, nie mamy podstaw skutecznego prowadzenia postępowań i obecnie no, nie robimy nic. Czekamy ewentualnie tak, na zmianę. Tam chyba mowa jest w tym wyroku jest mowa o tym, że tam przepisy nie są w odpowiednim akcie prawnym. Tak. Mamy tylko zarządzenie ministra zdrowia, które według sądu no nie jest aktem powszechnie w Polsce, bo takie są tylko ustawy, rozporządzenia, a zarządzenie jest tylko aktem naszym wewnętrznym, na którego podstawie nie możemy wydawać skutecznych decyzji, tak, i egzekwować takich decyzji od przedsiębiorców. No właśnie, bo tu nie chodzi o to, że wy nie macie jakby warunków, nie macie możliwości. Nie, jest norma, która mówi, jaki wysoki powinien być poziom hałasu, tylko nie mamy przepisu, który by nam dawał narzędzie do skutecznego egzekwowania tego. No, same badanie nam nic nie daje, tak, więc bo nawet jeśli zbadamy, stwierdzimy przekroczenie, to nie jesteśmy w stanie wpłynąć na winnego, żeby ten poziom obniżył, więc minęło, rozumiem. Tak. Mówię, nadzór budowlany to przejął i na podstawie tych samych przepisów, z kolei nadzór budowlany ma taki swój przepis, rozporządzenie ministra infrastruktury z 2002 roku, i to nie to, że jest jakaś próżnia, po prostu inny organ się tym zajął póki co. Te skargi, które wciąż, bo rozumiem, że cały czas, bo no skąd przeciętny Kowalski ma wiedzieć, że akurat w tym momencie nadzór budowlany się tym zajmuje, te skargi, które wpływają, dotyczą właśnie wind i klimatyzatorów głównie, czy też zdarzały się, nie wiem, tego typu, jak tutaj nam słuchacz opisał, historie sąsiedzkie, historie związane z psami? Przeważają to od instalacji, natomiast są to takie bytowe hałasy, jak my to nazywamy, jakieś hałasy nocne, stukanie, pukanie,
wyciszenie, puszczenie muzyki głośnej. Natomiast tych hałasów nigdy się tym nie zajmowaliśmy, bo w ogóle nie ma podstaw jakby prowadzenia postępowań w stosunku do osób prywatnych zakłócających jakiś tam mir domowy. No tutaj ewentualnie jakieś regulaminy wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, albo sprawa w sądzie już, tak, o zakłócenie, jeśli to dotyczy nocy, ciszy nocy, tak, na stopie cywilnej. My jako inspekcja nigdy nie reagowaliśmy, nie mieliśmy podstaw do reagowania na zakłócanie porządku w mieszkaniu poprzez krzyki. Tego też jest dosyć dużo tych interwencji, ale tu nigdy nie mieliśmy podstaw i dalej nie mamy. Więc to jest nierozwiązany problem. No właśnie, panie Krzysztofie, pytam pana z Inspekcji Ochrony Środowiska, te klimatyzatory, o których zaczął mówić mój pierwszy gość, no właśnie, wiem, że to jest temat, który wam jako Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska też jest bardzo dobrze znany. Wszystko to oglądaj w wizualizacjach radia Tok FM Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Obserwujemy podwyższoną temperaturę. Tutaj jak najbardziej sprawiają do nas interwencje, z tym, że musimy je podzielić na dwie grupy. Pierwsze to są interwencje, które spływają wobec klimatyzatorów, które są zainstalowane przez osoby fizyczne. I tutaj organem właściwym do podejmowania wszelkich działań, między innymi wydawania decyzji zobowiązujących do ograniczenia hałasu, są organy samorządowe. Drugim elementem są klimatyzatory, które są użytkowane przez przedsiębiorców. I tutaj jak najbardziej Inspekcja Ochrony Środowiska posiada kompetencje do tego, żeby podejmować działania w pierwszej kolejności wyjaśniające, czy taki podmiot, który użytkuje daną instalację, posiada decyzję wydaną przez właściwy organ samorządowy ustalającą poziomy hałasu, jakie powinna spełniać ta instalacja. Jeżeli jest taka decyzja, wówczas podejmujemy działania kontrolne wraz z pomiarem. Jeżeli mamy przekroczenia, podejmujemy dalsze działania pokontrolne, włącznie z wydaniem decyzji wstrzymującej użytkowanie danej instalacji. Jeżeli nie ma takiej decyzji, wówczas interwencję przekazujemy do organu samorządowego, który jest właściwy do wydania odpowiednich aktów administracyjnych. I ten organ w ramach swojego własnego postępowania powinien przeprowadzić, także krzyk, zlecając właściwemu laboratorium akredytowanemu przeprowadzenie pomiaru hałasu. I na tej podstawie decyzję ustalającą normy hałasowe, która następnie podlega naszej kontroli. Powiedzcie panowie, jakie są te normy hałasu, jak ona uciekła do Wrocławia? Jakie są te normy hałasu i jak się mierzy, jak się bada poziom hałasu w danym miejscu? Znaczy, jeśli chodzi o naszą normę, czyli ten hałas wewnątrz pomieszczeń, na podstawie której pracowaliśmy jeszcze rok temu, no to jest to 30 dB w nocy i 40 dB w dzień. Jeśli chodzi o hałas tych instalacji, tak jak pani wspomniała, pani redaktor, windy, bramy garażowe i ten hałas w środku w pomieszczeniach, tak, w których bytujemy, kuchnia, sypialnia, to jest ten rząd wielkości. Jeśli one były przekroczone, no to wszczynaliśmy postępowanie i chcąc doprowadzić do obniżenia do tych wymagań, tych hałasów. Jeżeli chodzi o hałas, który jest emitowany do środowiska, również jest to normowane przepisami prawa i tu też mamy rozgraniczenie między porą dzienną i porą nocną. I tutaj, jeżeli chodzi o porę dzienną, o ile dobrze pamiętam, to jest 52 dB, jeżeli chodzi o porę nocną, to są 45 dB. A jak się mierzy, jak się bada ten poziom hałasu? Jeżeli chodzi to jest tak, że inspektorzy gdzieś tam idą ze specjalistycznym urządzeniem? Jeżeli chodzi o poziom hałasu emitowanego do środowiska, mamy również to normowane przepisami prawa. Mamy szczegółowe wytyczne, w jaki sposób ten pomiar powinien być wykonywany, z uwzględnieniem między innymi temperatury, wilgotności powietrza, siły wiatru, a także wskazanie punktów pomiarowych uwzględniających odległość tego punktu od elewacji budynków. Także to wszystko odbywa się na zasadzie konkretnych przepisów prawa, które są stosowane w zależności od sytuacji, jaką zastajemy w danym miejscu pomiaru. Czy to jest tak, że w tej chwili nasz słuchacz, bo pan Arkadiusz powiedział o tym, że nie ma takiej możliwości, państwo nie, jako sanepid nie badacie tego hałasu właśnie wynikającego gdzieś tam z remontu czy ze szczekania psa, akurat w tym przypadku chodzi o remont, bardzo uciążliwy. Czy to jest tak, że przeciętny Kowalski, Nowak, może u państwa, czy to w Inspekcji Ochrony Środowiska, czy właśnie w sanepidzie, zamówić sobie badania, zapłacić za nie, by później na przykład pójść do sądu i w postępowaniu cywilnym dochodzić swoich praw?
Jeśli chodzi o naszą inspekcję sanitarną, no to do momentu, gdy badaliśmy to z nadzoru, ten hałas, to mieliśmy również badania na zlecenie, jeśli ktoś sobie życzył takie badanie. Natomiast w związku z tym wyrokiem sądu i zaprzestaniem badań z nadzoru, wycofaliśmy takie badanie z badania na zlecenie, więc obecnie nie. W laboratoriach prywatnych, akredytowanych nie ma problemu. Natomiast póki przepisy się nie zmienią, to my swoje badania zawiesiliśmy. Jeżeli chodzi o wioś, posiadamy laboratorium, posiadamy odpowiedni sprzęt do wykonywania pomiarów hałasu. Oczywiście, jeżeli wpływa do nas interwencja, wykonujemy te pomiary w zależności oczywiście od wcześniejszej analizy bezkosztowo w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, naszej kontroli. Jeżeli chodzi o pomiary komercyjne, takie pomiary również są wykonywane, aczkolwiek uzależniamy je od możliwości czasowych i technicznych, także tutaj w przypadku takiego pomiaru indywidualnego też zalecałbym w pierwszej kolejności kontakt z laboratorium komercyjnym, akredytowanym, które wykonuje takie pomiary. A jeśli chodzi o te klimatyzatory, wracając do tego wątku, bo ja też miałam takie sygnały od słuchaczy, że właśnie gdzieś tam wybudowany został na przykład sklep spożywczy duży, znanej sieci, i przy nim są klimatyzatory, których wcześniej nie było, no bo nie było sklepu, i nagle się okazuje, że ludzie, którzy mieszkają w bloku od kilku już lat, no mają bardzo dokuczliwy hałas. Projektując tego typu budynki użyteczności, jak właśnie sklep czy jakiś klub na przykład rozrywkowy, trzeba mieć wcześniej przeprowadzone, nie wiem, jakieś symulacje, jak to będzie hałas. Jak to się odbywa? Znaczy są przepisy prawa budowlanego właśnie, które mówią o odległościach od okien, ściany elewacyjnej, takich wyrzutni albo czerpni powietrza, ale to właśnie opiniują czy sprawdzają organy nadzoru budowlanego. O tym wiem, czy coś więcej jest analizowane, czy jeżeli nie mamy takiej informacji. Jeżeli chodzi o tego rodzaju instalacje, w przypadku, kiedy dany obiekt podlega zgodnie z przepisami prawa obowiązkowi uzyskania decyzji środowiskowej, wówczas no, te elementy są zawierane w decyzjach środowiskowych, między innymi obowiązek uzyskania decyzji normującej poziomy hałasu, bądź ewentualnie też zobowiązania do zastosowania pewnych elementów technicznych, które ten hałas ograniczałoby z danej instalacji. Chciałam jeszcze zapytać pana Arkadiusza, czy to, że jest po tym wyroku NSA, czy to jest tak, że osoba czy osoby u państwa w stacji, czy w podległych wam stacjach powiatowych, które zajmowały się hałasem, w tej chwili nie mają co robić, czy po prostu zupełnie czymś innym musiały się zająć? Przekwalifikowały się na inny rodzaj interwencji skarg. Oprócz hałasu mamy szereg jakby interwencji dotyczących wody do spożycia, wody na basenach, więc tych spraw mamy innych, aczkolwiek żałujemy, że nie mamy skutecznego narzędzia również pomocy mieszkańcom, jeśli chodzi o uciążliwość hałasową, i liczymy, że takie narzędzie ktoś nas wyposaży. Już kończąc, panie inspektorze, zwracam się do pana Krzysztofa Gołębiewskiego. To jest tak, że wielokrotnie, kilkakrotnie może w ten sposób, na naszej antenie mówiliśmy o problemach mieszkańców ulicy Kredytowej w centrum Warszawy. Mieszkańców, przy których kamienicach w zasadzie otworzono klub, który działał i był bardzo, bardzo uciążliwy, zwłaszcza w nocy. Po interwencjach państwo jako wieś przeprowadziliście kontrolę pomiaru hałasu. Wyszły znaczące przekroczenia. Jak ta sprawa się zakończyła, czy w ogóle się zakończyła, czy ten temat... Z hałasem nie tak łatwo wygrać, nie wygrać. Tak jak najbardziej, z naszymi pomiarami mieliśmy do czynienia z przekroczeniami o 20 dB w stosunku do wydanej decyzji przez organy samorządowe ustanawiającej dopuszczalne poziomy hałasu w porze nocnej. W związku z tym podjęliśmy dalsze działania administracyjne, czyli zgodnie z posiadanymi kompetencjami wstrzymaliśmy użytkowanie instalacji nagłośnieniowej, a także wydaliśmy decyzję ustalającą stawkę kary biegnącej i w tej chwili tą karę naliczamy. Z tym, że na razie obie decyzje są nieprawomocne, ponieważ podmiot prowadzący ten klub odwołał się do głównego inspektora ochrony środowiska, trwa postępowanie odwoławcze, więc czekamy na rozstrzygnięcie. Jeżeli będzie rozstrzygnięcie, będziemy wówczas podejmowali działania egzekucyjne mające na celu doprowadzenie do wykonania naszych decyzji, a także tutaj dalsze naliczanie kary biegnącej. Proszę państwa, dziękuję bardzo panom za tę rozmowę. Pan Arkadiusz Chełstowski z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz pan Krzysztof Gołębiewski, zastępca naczelnika Wydziału Inspekcji w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, byli moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Proszę państwa, tyle w tej części mojego dzisiejszego programu. Wracam za kilka minut po skrócie informacji Radia Tok FM.
a będzie o granicy z Białorusią i doświadczeniach z tej granicy właśnie. Twój problem, moja sprawa. O Białorusinach wieśmy to śpiewamy. Białe stoknie chata, wciąż czegoś brakuje. Ten, co w mieście mieszka, na wieś to odwołuje. Jadą, jadą ci miastowi samochodów rzędy dwa. Jadą do rodzinnej wioski, aby zabrać, co się da. Agnieszka Lipińska. Trzy osoby w areszcie, dziewięć w szpitalu po wczorajszych starciach w licei między lokalnymi pseudokibicami a kibicami z Polski i Irlandii czekającymi tam na dzisiejszy mecz obu reprezentacji. Niespokojnie było wczoraj także w Marsylii. Tam tuż po meczu Rosja-Anglia rosyjscy chuligani zaatakowali kibiców z Anglii. 35 osób zostało rannych. Starciom w Marsylii przyjrzy się teraz komisja dyscyplinarna UEFA. Strzały w nocnym klubie dla gejów w Orlando na Florydzie. Napastnik zabarykadował się w środku, biorąc znajdujących się tam ludzi jako zakładników. Lokalne media informują, że blisko 20 osób zostało rannych. Więcej informacji o 13. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Problem, moja sprawa. Anna Gmiterek-Zabłocka, przed nami ostatnia część mojego programu. Napisał do nas pan Leszek, który na co dzień mieszka na Białorusi, w Grodnie, ale ma polskie korzenie, jest przedsiębiorcą i prowadzi firmę m.in. w Polsce i bardzo często przekracza granice. Pan Leszek skarży się na sytuację w Kuźnicy, m.in. na to, że brakuje toalet przed przejściem granicznym, gdy podróżni czekają w kolejce na odprawę. Napisał też w tej sprawie oficjalną skargę, która trafiła do Izby Celnej w Białymstoku, bo ma też zastrzeżenia do zachowania celników. Z panem Leszkiem rozmawiałam przez Skype'a. To była skarga na urzędnika Urzędu Celnego w Kuźnicy, ale sytuacja ogólnie na granicy wygląda tak. Znaczy, chciałbym zwrócić uwagę władz miejscowych i władz województwa białostockiego na ogólną sytuację na granicy. Zawsze są kolejki, ale to pół biedy. Ludzie nie mają żadnych warunków przekraczać granicy, naturalnych dla ludzi warunków. Nie ma na granicy ani toaletów, ani jakichkolwiek punktów
gdzie można pójść do toalety, umyć ręce, jeszcze coś. Przecież ludzie jeżdżą i wywożą z Polski dużo towarów. To nie jest żadna tajemnica. Jest duży obrót towarowy i moim zdaniem ta wschodnia granica powinna wyglądać, powinna być cała w złocie. Przecież przez 20 lat te ludzie jeżdżą, cały czas coś kupują, przenoszą, bo zysk dla polskich sprzedawców, dla tego białostockiego województwa, a jest tak, że nie ma nawet plastikowej toalety. Ostatnio jechała ze mną moja matka i ona ma 70 lat, nie mogła nawet, jeżeli już jest mowa o tych toaletach, pójść normalnie do toalety. Pan to opisał, pan wspomniał o tym, więc do tego nawiążę. Nie chcemy, pan nie chce mówić o konkretnej sytuacji, o konkretnym celniku czy o konkretnych celnikach. Natomiast, no właśnie, pan tę sytuację opisał ze swoją mamą, kiedy wracaliście z Polski, pisząc tam, że pana mama między innymi musiała niemal na kolanach błagać, by mogła skorzystać z toalety. Prawdopodobnie technologia odprawy na granicy jest taka, że dopóki nie ma odprawy paszportowej, to po polskiej stronie nie ma gdzie pójść do toalety. I to jest prawda. Ludzie czekają po 5, po 7, czasami i więcej godzin w kolejce i nie mogą pójść do toalety. Druga rzecz, na którą pan zwraca uwagę, to jest kwestia tych pasków. Przed pasami chciałbym powiedzieć jeszcze tak, że jeżeli jest kolejka duża, są takie sytuacje, kiedy jeżdżą samochody na polskich, a nawet i na białoruskich rejestracjach, i normalnie sprzedają miejsce w kolejce, żeby ktoś mógł szybciej przejechać. Także jakby po tym, już jak jedziesz na granicę, tak, są pasy dla... granica podzielona na pasy dla przekraczających bez towarów, a także dla obywateli Unii Europejskiej, a także są pasy dla... tam, gdzie jeżdżą Białorusini i robią odprawę na tax-free. Takie pasy. Także tam jest pas dla autobusów, ale nie o tym mowa. Tak, i pan korzysta najczęściej z tego pasa tax-free? Najczęściej korzystam z zielonego tego pasa, gdzie nie ma tax-free. Tyle, że ostatnio jechała ze mną żona, coś kupiła w sklepie. To jest rzecz normalna, żeby zwrócić podatki. Tak. I staliśmy na ten pas, który tak nazywa się tax-free only. Elektronicznie, żeby załatwić tą odprawę. A natomiast po lewym pasie od nas, to jest pas Unii Europejskiej, wjeżdżali normalnie samochody, wychodzili z samochodów ludzi, których my widzieliśmy w tych sklepach w Białymstoku, dlatego zwróciliśmy uwagę. Zapytałem pogranicznika. I tam ci przejechali? Tak. Nie stojąc w tej długiej kolejce? Oni nie stajali w kolejce na granicy, konkretnie już po szlagbaumu. Chodzi o to, że oni nie tylko przyjechali, oni zrobili odprawę na tax-free. O to chodzi. Bo jeżeli by oni jechali bez towaru, to żaden problem. Oni jechali z towarem, oni tak samo wypisywali te czeki tax-free w tym samym sklepie z nami w Białymstoku. Dlatego my zwrócili uwagę pograniczników kontroli paszportowej. Zapytałem, czy mogę przejechać przez tamten pas, żeby nie stać tu w kolejce, bo jedzie z nami starsza pani. Powiedzieli, że nie, że tax-free odbije się tylko na tym pasie. No, a na pytanie moje, dlaczego ci ludzie podbiwają, odpowiedź brzmiała tak, ja nie jestem celnikiem. Napisałem to przecież w skardze, pani wiedziała. Tak. I nie puścili mnie tam dalej pójść do celnika, dopóki ja nie przejdę kontrolę paszportową. Tego nie mogłem zrobić, doczekałem się jeszcze z pół godziny, wtedy poszedłem do celnika, zapytałem, akurat też podbijał komuś tamtego pasa, te tax-free, zapytałem, zadałem pytanie i wszystko jest w skali. Pan ma zastrzeżenia, tak mówiąc bardziej ogólnie, do kultury, do zachowania osób, które tam pracują. Oczywiście pewnie nie do wszystkich, ale ma pan zastrzeżenia do podejścia do państwa jako tych osób ze wschodu. Mówił mi pan w rozmowie telefonicznej, że mówią wam per ty. Tak, dosyć często to tak jest, to prawda. Już nie jestem dzieckiem. Czasami obsługują celnicy czy pogranicznicy wzrostu młodszego. Nie jest to tak, że ja
teraz pani nazywam na ty i pani normalnie na to reaguje. Oczywiście. Tak samo i na granicy. Prawdę mówiąc, każdy, z kim rozmawiasz po naszej stronie Białorusin, który jeździ przez granicę i przekracza granicę, pusty, nie wożąc ani papierosów, ani żadnej kontrabandy, ni w jedną, ni w drugą stronę, jeżdżąc pusty, pustym samochodem służbowo, czy z rodziną gdzieś, jest zawsze zdenerwowany po przekroczeniu tej granicy. I to jest prawda. Czasami to, co ktoś mówi na ty, to mniejszy problem. A czasami nie mogę podobrać prawidłowych słów po polsku. Co do ogólnej sytuacji na granicy, jak powiedziałem, zaczyna się wszystko od długich kolejek, ale od tego z tym nic nie zrobisz. Ale jeżeli już jest kolejka, to dla ludzi musi być jakaś infrastruktura. I co do tej skargi chciałem jeszcze dodać. Ja mam mały biznes w Polsce, mam tutaj jakiś biznes i płacę w Polsce podatki. Nie chciałbym, żeby za moje pieniądze ktoś nawet nie mógł odpowiedzieć na moje pytanie, laskać okienkiem w nos albo burczeć jakieś nieprzyjemne słowa. A na moją propozycję, żeby nie było skargi, wystarczyłoby jedno słowo przepraszam. Nikt mnie do dziś nie przeprosił. Skarga pana Leszka trafiła do Izby Celnej w Białymstoku. Jak się takie skargi rozpatruje? O tym Maciej Czarnecki, rzecznik Izby, z którym rozmawiał Kuba Medek. Zbieramy informacje od funkcjonariuszy, którzy są wymienieni na przykład w skardze. Badamy, jeśli zachodzi taka konieczność, monitoring, który jest zamontowany na przykład na przejściach granicznych. Także zbieramy wszelkie możliwe dowody, które potem pozwolą nam rzeczowo i profesjonalnie odpowiedzieć tak osobie, która ma ewentualne zastrzeżenia co do sposobu wykonywania kontroli, co do pracy funkcjonariuszy celnych, co do procedur, które obowiązują na przejściach granicznych, czy też podczas kontroli, bo tutaj też chcę zaznaczyć, że działamy nie tylko na przejściach granicznych, tak, to mamy kontakt z klientem zewnętrznym zarówno podczas odpraw granicznych, na przejściach granicznych, ale też i podczas kontroli drogowych i podczas odpraw wewnętrznych przy składaniu deklaracji AKCU, czyli te popularne samochody, które z Unii są sprowadzane. Także miejsc i sytuacji, gdzie mamy kontakt z klientem zewnętrznym, jest bardzo dużo. I dużo jest skarg na waszych funkcjonariuszy? W 2015 roku do Izby Celnej wpłynęło 30 skarg na działanie, tak ogólnie powiem, funkcjonariuszy Izby Celnej. W większości są to skargi, które dotyczą takich sytuacji, że znaleźliśmy u osoby towar nielegalny. Głównie chodzi tutaj o papierosy. No i strona wszelkimi sposobami próbuje walczyć o swoje, tak? No tutaj kara oczywiście pieniężna, przypadek towaru, ale na przykład zdarzają się takie skargi, że podróżny zarzuca funkcjonariuszom, że w momencie, kiedy znaleźli papierosy ukryte na przykład w zbiorniku paliwa, czy też w elementach karoserii, no że została ta karoseria w jakiś tam sposób uszkodzona. Oczywiście tutaj też należy mieć na względzie, że samochody, które wykorzystywane są do przemytu, są potem konfiskowane przez nas. W większości po wyroku sądu te samochody zostają, wobec tych samochodów zostaje orzeczony przepadek na rzecz Skarbu Państwa. My te samochody potem sprzedajemy w przetargach, w licytacjach. Te samochody zwykle już potem nie trafiają do osoby, która dopuściła się przemytu. Jeśli chodzi o granicę, to w tamtym roku ze skarg, która została złożona na obowiązujące procedury, na funkcjonariuszy, po oczywiście przeprowadzonym postępowaniu nie była zasadna. Czyli uznaliśmy tutaj dyrektor po tych wszystkich krokach, tak, o których mówiłem wcześniej, czyli wyjaśnienia funkcjonariuszy, wyjaśnienia przełożonych, monitoring, zapisy, oczywiście też to, co w skardze jest napisane, no wszystkie te skargi zostały uznane jako bezzasadne. A zdarzały się do tej pory skargi na nieuprzejme traktowanie, na brak kultury, stosunek do obcokrajowców? Jeśli chodzi o to, co pan powiedział, to w tych skargach, są wernisaże, które też są składane, po paradzie osoby, które był mają piękny wernisaż. Ale tu też należy mieć Ochocki, Dom Kultury, no i pawilonik
przy Ochockim Domu Kultury, to więc mówię, że tak, no to są kwiaty, osoby, ja wiem, czy są one modne, że już tych kwiatów za dużo namalowano, ale proszę Państwa, jednak jakoś inaczej te kwiaty były namalowane, dlatego one mają powtórzeniu. No. Także dużo truskawek, proszę Państwa, dużo soków, truskawek na kurczaczkach. Bezpośredniego wtedy te zwroty do podróżnego są bardziej ostrym tonie. Natomiast są to na szczęście przypadki incydentalne i nawet jeśli podróżny, który przemyca jakieś papierosy, zostaje. Radio Koncita. Tutaj troszeczkę o papierosach, tutaj troszeczkę. Koty, bo tam my nie potrzebujemy papierosów, my nie potrzebujemy alkoholi, bo to dla pijaków tylko. Także proszę Państwa, kolory energii na Ochocie, w tym Ochockim Domu Kultury, piękna wystawa, kolory energii, wystawa malarstwa Liliany Chwistek i Anny Kosakowskiej. Także tutaj w radiu, proszę Państwa, Koncita, Tok FM, Euro, Koncita, jak najbardziej, Barbie Baby, Langstrom Extra. Mamy przy okazji takie niepisane zasady, niepisane kanony zachowania nas, reklamy, funkcjonariuszy służby celnej. Kolory energii. Jeżeli kolorowa tęcza, proszę bardzo, jeżeli kolory, jak nie na Placu Zbawiciela, kolorowa tęcza, to kolory w Domu Kultury, to kolory w Ochockim Domu Kultury. Bądź piękna. Zawsze bądź piękna, moja ty kochana ksywko, zawsze bądź piękna, nie bój się przeciwników. Jan Hus nie bał się, no spalono go, ale wiecie Państwo, coś zrobił dla dobra sprawy. Jan Maciej, chciałam powiedzieć, Jan Maciej, Jan Hus. Z takich relacji interpersonalnych. Potem szkolenia, które są przeprowadzane przed awansem na dany poziom. Tak, jeśli ktoś, proszę być z nami. Radio Koncita, Tok FM, Euro, Koncita, jest to szkolenie Barbie, Baby, Langstrom Extra, takich kontaktów interpersonalnych, etyki, kurs oficerski, tak samo. Jeszcze troszeczkę, ta cała parada została uwieńczona pięknym wernisażem, wystawa tych kontaktów, prac malarstwa Liliany Chwistek i Anny Kosakowskiej. To jest szkolenia mamy jeszcze, tylko w 2015 roku. Wystawa prac, kolory energii. Wystawa malarstwa Liliany Chwistek i Anny Kosakowskiej. Serdecznie są to funkcjonariusze zapraszam. Z przygranicznych, z oddziałów wewnętrznych, którzy obsługują interesantów, kierowców, ale też funkcjonariusze z grup mobilnych, którzy mogą praktycznie. Zajadamy truskawki, proszę Państwa, po tym szaleństwie truskawki zajadamy. Takie szkolenia to są między innymi. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Będą 20-osobowe grupy funkcjonariuszy. Także to są osoby, które mają taki najbardziej częsty kontakt z klientem zewnętrznym i to też świadczy, że podchodzimy do tego tematu poważnie. Bo poważnie, niepoważnie, ludzie są różni. Funkcjonariusz celny. Najlepiej to nie podejrzewać o cokolwiek, bo ludzie tu w Polsce nie ufają sobie, podejrzewają siebie, gapią się, a to tu, a to tam. Po co to się gapić, prawda? Ludzie sobie nie ufają. I to jest błąd. Na jakby ogólny pogląd, tak? Na dane tutaj nasz naród, na dane. Zaglądają, nie ufają sobie. To znaczy, nic się tu nie dzieje tak naprawdę. Nic się nie dzieje, Państwo, zobaczcie. No. Nic się nie dzieje, ale jednak Polacy są beznadziejni, że zaglądają. Wiemy, proszę Państwa, że skarga pana Leszka została już rozpatrzona, ale wników tego postępowania Izba Celna nie ujawnia. Się udało, pan Leszek złożył skargę drogą mailową. Niestety odpowiedź wysłana drogą tradycyjną, a wiadomo, że to trwa. Kurczaczek mówi, no zobacz, nikt nie je, nikt nie je, no to tym lepiej, jak nikt nie je, to... do jego zarzutów. Proszę Państwa, to był już ostatni temat. Ale widzicie Państwo, że mimo wszystko te o tej samej porze, stare pryki musiały się tu gapić. I to jest dla Warszawy. Twój problem, moja sprawa. Thank you.
czyli Radio Koncita, Państwa, zobaczę. Rzecznik Kremla wyjaśnił sens niszczenia towaru. Tworzy się ogromny sprawozdania w połączeniu ze skierowaniem do Sejmu. Sens tworzy się w połączeniu. Połączenie. Połączenie. Od poniedziałku do piątku po 13. Zapraszam. Kuba Janiszewski. Reklama. Piłkarze bardzo potrzebują wsparcia kibiców. Wiem o tym z pierwszej ręki. Ania Lewandowska. Zostań 12 zawodnikiem. Wejdź na stronę 12zawodnik.bzwk.pl i kibicuj naszym. Bank Zachodni WBK z mobilnym dostępem do konta. Cztery kąty mają już 25 lat. Z tej okazji mamy dla Was prezent oraz super konkurs z cennymi nagrodami. W numerze ponadto zawsze modne drewniane podłogi, parkiety, panele, deski. Kawalerka po remoncie. Niewielka, a jednak przestronna. Jak urządzić dom przyjazny dzieciom? Cztery kąty już w sprzedaży. Nie przegap, nagrody czekają. Wiesz, ile waży 82?